jesteśmy bezpieczni. Ja mam na bieżąco, Bartosz Urbański, a ze mną zwycięzca pierwszej walki Wojciech Kazieszko. Siemanko. Cześć, siema. Debiut, walczy dzisiaj też twój brat, dodatkowo motywacja, ale ty, stary, wszedłeś z pełnej na pełnej. Tak jak powiedziałeś, minuta 40 kilka, szybki knockout, chyba wymarzony debiut w KSW. Wymarzony, wiadomo, też fajnie jakby, powiedzmy, ta walka, załóżmy, skończyła się w parterze, to by było też, uważam, dobre dla mnie rozwojowo, ale potoczyła się jak potoczyła, też nie ukrywajmy, jestem stójkowiczem, który przeszedł do MMA, więc jak mam kończyć przed czasem, to nic dziwnego, że stójką. Ile czasu trwa twoja transformacja do MMA? Jak długo już, kiedy postanowiłeś, że zmieniasz jednak tą płaszczyznę i zaczynasz doskonalić też parter, który jest kluczowy? Postanowiłem, że zmienię płaszczyznę z kickboxingu na MMA na przełomie 2019 i 2020 roku. Przepraszam, tak naprawdę od lutego 2020 roku powstał klub PPMMA, tam zacząłem trenować. Jest to klub, gdzie trenerem głównym i aktualnie moim trenerem głównym jest Marcin Mencel. I jest to mniej więcej 2 lata, bo niestety też były pandemie i naprawdę nie mogliśmy trenować wtedy, więc około 2 lata. W walce miałeś taki moment jeden, że dostałeś kopnięcie. Powiedz, czy odczułeś ten cios? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc nie odczułem go. A odczułem delikatnie wymianę chwilę po tym, jak wstawałem po przechwycie nogi mojego rywala. Słuchaj, mam takie pytanie jeszcze, bo wiele ludzi mówi o tym, że jesteś kolejnym bratem, może powiedzieć, w sporcie. Masz brata, który miał walkę o pas, więc może powiedzieć, że osiągnął już bardzo dużo w KSW. To jest taka dla ciebie presja, żeby sprostać oczekiwaniom, czy raczej motywacja i sprawia to, że gdzieś tam czujesz te wsparcie braterskie i tą moc na kolejne przygotowania? Nie no, wsparcie braterskie to ja czuję od wielu, wielu lat, jak jeszcze Maciek trenował MMA, jak kickboxing. No to wspieraliśmy się nawzajem, mimo że to były troszkę inne dyscypliny. Teraz to tyle fajniej, też oczywiście wiadomo, medialnie dobrze to wygląda. Wsparcie braterskie jak najbardziej czuję oczywiście i sądzę, że motywujemy się nawzajem od bardzo dawna, więc świetna sprawa. W jakiej formie jest Maciek twoim zdaniem? Wiadomo, czekasz teraz na jego walkę. Jak w ogóle stymujesz tą walkę, jak widzisz jej przebieg i jak ocenisz właśnie formę Maćka na dzień dzisiejszy? No Maciek forma życiówka, uważam, i naprawdę no to jest typ pracusia. No, ja też nie mówię, że się obijam, ale no Maciek naprawdę zapierdziela na treningach i to nie jest gość, który wymięka, więc liczę na to, że wygra. Uważam, że wygra, ma do tego papiery. Nie jestem wróżbitą, ale strasznie bym tego chciał i uważam, że jest na to wysoka szansa. A jaka przyczyna była jego takiego dłuższego rozbratu z zawodowymi stratami, ponieważ ponad rok nie walczył? To była przyczyna taka, że chciał, nie wiem, mentalnie się odbudować, czy jednak jakaś kontuzja? Nie, chyba nawet mówił o tym na wywiadzie wczoraj na żywo, ale tak naprawdę oczywiście chciał odpocząć po walce, potem powoli wejść na obroty, oczywiście gdzieś tam reperując jakieś luki w swoim skillu. I w międzyczasie wypadła mu walka czy dwie, nie mogli się gdzieś tam zgadać terminowo i no, po prostu tak wyszło. To nie było na tej zasadzie, że nie wiem, rzucił wszystko i nagle sobie przypomniał. On cały czas trenował i bardzo dużo rzeczy w tym czasie poprawił. Powiedz mi, jakie ty masz plany teraz na najbliższą przyszłość, kiedy chciałbyś wrócić, jakieś kontuzje się pojawiły, nie wiem, jak ty ogólnie teraz chciałbyś tą karierę w tym roku jeszcze pokierować? Nie myślałem o tym jeszcze jakoś specjalnie, też nie jestem gościem, który mega często lubi walczyć, bo gdzieś tam mikrourazy się mnie dosyć mocno trzymają od dłuższego czasu. Tutaj do walki też wyszedłem ze starą kontuzją, która mnie męczy od dłuższego czasu i chcę po prostu ten temat zażegnać, więc jakoś specjalnie terminu jeszcze nie wybieram, no tyle. Na pewno nie chodzi o to, że muszę sobie teraz zrobić pół roku wakacji od trenowania, bo broń Boże, ale stawiam zdrowie jednak na tym pierwszym miejscu, no bo chcę mieć długą, zdrową i owocną karierę. Jakieś nazwiska na ten moment, które by cię interesowały, czy jednak po prostu czekasz na nie, to, co tobie dadzą? Naprawdę nie. Nie mam na razie żadnych nazwisk, chcę się rozwijać i trenować, tyle. Dobra, powodzenia życzę w kolejnych przygotowaniach i czekamy na kolejne dobre występy i może w końcu, że pokażesz też parter, udowodnisz wszystkim, że jesteś wszechstronnym zawodnikiem. Pewnie kiedyś tak będzie. Czekamy. Dzięki.